wchodzimy w taki cięższy okres przygotowań. Wydaje mi się, że ten tydzień będzie taki najcięższy. Będziemy trenować dwa razy dziennie i zobaczymy, jak z naszą kondycją, jak nasz trener przygotowania fizycznego nas przygotowuje tutaj, żeby dobrze się prezentować na treningach, na hali. Wszystkie elementy staramy się tutaj poprawić. Nie ma co ukrywać, że ten początek przygotowawczego okresu jest najcięższy, ponieważ po tej przerwie 2-3 miesięcznej ten organizm jest trochę zastany, jeśli jeszcze zawodnicy nie trenują albo nie lubią grać na przykład na plaży albo na hali, nie mają dostępu, żeby potrenować, to nie ma co ukrywać, że trzeba trochę czasu, żeby zaadaptować ten organizm do tego wysiłku. Bardzo pozytywnie, super hala, super obiekt, super ludzie dookoła, bardzo miła atmosfera, także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i super, jestem bardzo zadowolony z przybycia tutaj do Suwałk. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Eurowindows.pl